ponad 200 lat temu dokładnie na tym polu zdarzyła się bitwa pod Raszynem, o której przynajmniej w tradycjach epoki napoleońskiej zawsze będzie głośno. Ponieważ traktujemy dzisiejszy projekt jako wstęp do wyjazdu na Waterloo, ćwiczymy w związku z tym tutaj wszystko to, co będzie nam potrzebne w czasie bitwy pod Waterloo, czyli zarówno komendy, ich wykonanie, ustawienie działonów, formowanie się artylerii w kolumnę marszową i w baterię do strzelania. Broń! Prezentuj! Broń! Ponieważ mam pod sobą trzy działony z różnych trzech miast w Polsce, w związku z tym chodzi o to, żeby w tej chwili zgrać to tak, żebyśmy mogli wystąpić jako jedna polska bateria podczas bitwy pod Waterloo. Podczas rekonstrukcji manewrów Wojsk Księstwa Warszawskiego mieszkańcy Raszyna i okolic mieli okazję przekonać się, jak wyglądało obozowe życie żołnierzy ponad 200 lat temu. Na co dzień jestem archeologiem i pracuję w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Ale tak się złożyło, że jestem również oficerem artylerii, bo kiedyś trzeba było być w wojsku, jeszcze kiedy służba wojskowa była obowiązkowa, no i wypadło, że ja byłem w artylerii. W związku z tym jestem również podporucznikiem artylerii, no i w związku z tym łatwiej mi jest opanować te wszystkie komendy i zarządzać tym całym oddziałem. Artyleria jest jedną z najtrudniejszych formacji rekonstrukcyjnych. Dlatego, że mamy do czynienia przede wszystkim z ciężkim sprzętem, to waży po kilkaset kilogramów, sama lufa tego dzieła waży ponad 300 kilo. Jest skomplikowana, ponieważ do obsługi takiej armaty potrzeba 8 ludzi, co najmniej 8 ludzi. Każdy ma swoje funkcje, każdy musi wiedzieć, co musi robić. Trójka! Ognia! No i jest to jeszcze, oprócz tego, że jest to trudne, to jest to jeszcze niebezpieczne. Zdarzają się takie sytuacje, w których właśnie nie przestrzegając zasad bezpieczeństwa, można dostać to znać różnego rodzaju obrażeń. A mój kapelusz jest właśnie dowodem tego, że kiedyś podczas jednej z takich rekonstrukcji nachyliłem się za bardzo nad zapałem, żeby zobaczyć, czy jest tam po prostu palący się ląd. I w tym momencie armata strzeliła. Wtedy z zapału do góry idzie płomień. No i nachylony dostałem po kapeluszu. Ponieważ dzisiaj jest pogoda chłodna, mam na sobie płaszcz. Płaszcz taką pelerynką charakterystyczną, kołnierz w stójkę, płaszcz. Według przepisu powinien być barwy szarej lub szaro-beżowej, a stójka czarna z wypustką amarantową. To jest kolor artylerii. No, mundur artylerii natomiast składa się z fraka zielonego, w kolorze ciemnozielonym, z wypustkami czarnymi, z obszyciem amarantowym, z kołnierzem, na którym są granaty, symbol artylerii. No oczywiście guziki artylerii, to wiadomo. Oprócz tego pas ze szpadą oficerską, białe spodnie wpuszczone w duże, wysokie, czarne buty. Oczywiście na rękach mam rękawiczki, bo to jest nie tyle także to, żeby ochronić się przed chłodem, ale elegancki mężczyzna powinien nosić białe rękawiczki, a oficer jest eleganckim mężczyzną, znaczy nie zostałby oficerem. Wiwat Wojsko Polskie! Wiwat! Wiwat! Wiwat!